Welcome back to The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine expansion pack. I was messing around with the mutation for the character. I did the most mundane task to do, so I used the table in the mansion to switch all the monster mutagens into the common mutagens. And I used many of my points and some of the mutagens to evolve Geralt a bit. So you can see that I've unlocked many more synapses. I am still missing like 4 red. 4 red mutagens to unlock last 2 abilities, but I found this one, which is quite interesting. Second life. When vitality reaches 0, you become temporarily invulnerable and regenerate 100% vitality. This effect can be only triggered once every 3 minutes. So this should be useful for the encounters with enemies with much higher level than mine. So like I had this one fight with Hans base boss, the one with the big castle. He had me, like, he killed me with one hit only, so it was kind of annoying to repeat that because of some stupid errors on my side. So now, let's say, once every fight I will be able to revive myself automatically when I fall. So this should make it a bit easier when I encounter higher level enemies. So as promised, let's report back to Regis and let's see where the story will go. Okay, so he's above. Gotujesz bulion z ręki swojego przyjaciela? Widzę, że humor ci się wyostrzył. Nie jesteśmy kanibalami. Pobrałem z ręki tylko fragment tkanki, który wystarczy do sporządzenia mikstury pogłosu. A co z resztą ręki? Spaliłem ją, tak jak nakazuje nasz kodeks. A właśnie, Kruk doniósł mi, że udało ci się zdobyć potrzebny składnik. Okay, are you spying on me, or... I mean, Regis is a really good friend of Geralt from the books. I think a good friend. Like a person who he can trust. So let's say maybe helpful creatures, ravens? Przydatne z nich stworzenia. Często korzystasz z ich pomocy? Staram się jej nie nadużywać. Jednak rzeczywiście czasem się przydaje. Teraz chciałem mieć pewność, że w razie gdyby coś poszło nie tak, będę mógł szybko przybyć z odsieczą. Dzięki za troskę, ale jakoś sobie poradziłem. Długo ci zajmie dokończenie pogłosu? A, no i co z tym ostatnim składnikiem? Widzisz, tu jest pewien problem. Otóż mikstura wymaga dodania krwi istoty z tego samego gatunku, co ta, której wspomnienia będzie przywoływać. To nie powinien być problem. Znam jednego wampira wyższego, który na pewno nam pomoże. Prawda, Regis? Rzecz w tym, że to nie jest takie proste. Podczas twojej nieobecności próbowałem znaleźć zamiennik, ale niestety obawiam się, że takowy nie istnieje. Nie rozumiem. Nie możemy po prostu pobrać trochę krwi od ciebie? Chodzi o krew w stanie pobudzenia. Jak zapewne wiesz, wampiry wyższe zmieniają swoją zewnętrzną powłokę. Wraz z ciałem zmienia nam się również skład chemiczny krwi. Krótko mówiąc,
Będę musiał się wprowadzić w stan silnego pobudzenia psychoruchowego, czy też krócej szaleństwa. A to będzie bardzo niebezpieczne, zarówno dla mnie, jak i dla ciebie. Niebezpieczne? Dlaczego? Przecież to jednak dalej będziesz ty. Ale będę w stanie wzburzenia, furii. Wiesz lepiej ode mnie, że furii nie da się kontrolować. Jeżeli widziałeś kiedyś rozszalałego wampira, to wiesz, że w niebezpieczeństwie będzie wszystko, co jest w jego zasięgu. Jak sobie z tym poradzimy? Wolałbym, żebyś się na mnie nie rzucał z pazurami. W takim razie jest nas dwóch. Ale nie obawiaj się, wszystko dokładnie obmyśliłem. Niebawem wprowadzę cię w szczegóły. No dobra, to co chcesz zrobić? Odwiedzimy starożytną posiadłość wampirów. Tesza Mutna. Znajdziemy w niej podwieszane klatki. Wejdę do jednej z nich. A ty w tym czasie zwabisz potwory. Kiedy będę w klatce, będziesz je zabijał. To powinno zapewnić nam sporą ilość krwi. No na tyle dużą, by jej zapach doprowadził mnie do szaleństwa. Should we push forward more? Let's go for it, because it's quite interesting. Co to za miejsce? To Tesza Mutna. Miejsce kaźni. Dawno temu, kiedy byliśmy tu jeszcze stosunkowo niedługo, żył wampir wyższy imieniem Khagmar, który tak rozsmakował się w ludzkiej krwi, że w ciągu jednej nocy potrafił wypić całą wioskę. To przysporzyło sporo kłopotów całemu naszemu rodowi. Ludzie bowiem, zmęczeni życiem w ciągłym strachu, zaczęli urządzać na nas polowania. Zatrudniali czarodziejów i wiedźminów, żeby nas tropili. Przecież i tak nie daliby rady was zabić. Ale byli męczący, jak wybacz porównanie, komary wiecznie brzęczące koło ucha. Pozostałe wampiry postanowiły, że trzeba coś z tym zrobić. Złapać Khagmara i ukarać. Wówczas w lochach Tesza Mutna powstało miejsce kaźni. Umieszczono tam klatkę ze specjalnego stopu srebra, dalwinitu i stali meteorytowej. Pochwycono Khagmara i zamknięto go w klatce. Siedział tam ponad 200 lat, nieraz wpadając przy tym w szał. Stąd wiem, że klatka raczej wytrzyma. So my equipment is fully repaired. I have all the potions, even increased by the table in the Corvo Bianco. Villa Corvo Bianco. So I think we should be ready to go. And after this quest, I think we could do the hunt, help that armorer, blacksmith, or whoever, to get the help with the recipes for other equipment, and maybe we will get Grandmaster equipment from different schools, and it should be nice collection to hang around the Corvo Bianco. No dobrze, nie ma co zwlekać. Prowadź do tego Tesza Mutna. Już, już. Jeszcze tylko jedno. Co to było? Krew. Kruk udzielił mi ostatniej przysługi. Zażyłem też sangurium, preparat, który wyczula zmysł węchu. Dzięki niemu będę czuł zapach krwi stokroć bardziej niż zwykle. Oszalałeś? Przecież jesteś po odwyku. Geralt, twoje oburzenie mi pochlebia, ale proszę, uspokój się. Nie miałem wyboru. Zresztą, klamka zapadła. Chodźmy do Tesza Mutna, bo już czuję, że jestem na lekkim rauszu. I zaczynasz mi zbyt dobrze pachnieć. No to co? Ruszajmy. I'm wondering if Regis will die or not, or what if we'll be forced to choose something. Like a life of Regis or a life of some bystander. To tutaj. Miejsce kaźni ofiar znajduje się pod ziemią,
Jesteś pewien, że wiesz, co robisz? Mogę jedynie żywić taką nadzieję. Proszę, chodźmy. Im dłużej zwlekamy, tym mniej nad sobą panuję. Nie chciałbym zrobić ci krzywdy. Prowadź. This will not end well. What the fuck? Robota parszywców. Żerowisko muszą mieć całkiem niedaleko. Zgadza się. Mówiłem ci, że tu jest niebezpiecznie. Za tą ścianą znajduje się wampirzy loch. Ciekawe. Widziałem już naprawdę wiele, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. To zawsze zaszczyt. Móc pokazać coś nowego takiemu wyjadaczowi jak ty. Pozwolisz, że otworzę. Jak to zrobiłeś? To stare zabezpieczenie przeciwko ewentualnym nieproszonym gościom. Drzwi otwiera mechanizm zwalniający, który reaguje z krwią wampira wyższego. Specjalne mechanizmy, wampirza twierdza. Tu są, musiało być kiedyś dla was ważnym miejscem. Wciąż jest. Podczas koniunkcji sfer tu otworzyła się brama z naszego świata. Ta kraina była pierwszą, którą ujrzeliśmy. I am he who serves the tribe, exalted above men, I renounce human weakness, uplifted above men, I become keeper of my flock, filled with strength, I turn my sword against the enemies of the tribe. I am master and slave, I am executor of the will of the tribe, I accept this sword and this armor so I may serve the tribe. Okay, so we have new armor. Human husbandry in care. Budowla trzody ludzkiej. Holy shit! Autor spędził wiele lat obserwując zachowania ludzi, których hodował, i tak powstało to wątpliwe moralnie dzieło. Holy shit! A book about farming people. Soylent is made from people. Oh, it was green soylent, right? Holy shit! Miejsce. W powietrzu wisi śmierć. Bo wiele osób dokonało tu żywota. I don't see any good coming out of it. Simply I don't. Let's maybe check this armor, because before we'll continue. Relic. It's nice. No, I didn't want to. No, none of your equipment needs repairing. I don't care for now. Tesha Mutna Mask. Widzę, że zgromadziliście tu osobliwą biblioteczkę. No, rzeczywiście. Ale ja nie brałem w tym udziału. When it comes to farming humans, there are various skills, of which two seem to have gained the widest acceptance in recent times, namely battery cage and free range husbandry. This thesis described in detail the advantages and disadvantages as well as the methods of carrying out each type of breeding. As an introduction, it is worth mentioning the basic difference between both types. Battery cage human husbandry, described very accurately in detail in the book Human Husbandry, is the placing of several male and female individuals in a closed, restricted space with permanent access to air, food and water.
This form of breeding differs from free range in that the flock is not permitted to leave the breeding area and is held captive in the entirety of their lives. Holy fuck. No. Cele? Kogo tu trzymano? Ach, to wielce niechlubna karta historii mojego ludu. Wolałbym nie przywoływać dawnych demonów. Glify wydrapane w skale. Kiedyś były pokryte krwią. Coś oznaczają? To są symbole. Byście to nazwali plemion, które rozeszły się po świecie po koniunkcji sfer. Moi przodkowie umieścili je tu, żeby przypominały, skąd się wywodzimy. Co to za glif? To Amuru. Oni udali się za morze. I found a piece of parchment that fell from the pocket of one of the monsters. I also have a lump of coal. I would try this in my own blood, but I have hardly any left. I am cold. Every third day they come and open my veins, after which I cannot move. I can't go on much longer. From the next cage I hear the howls of terrified people. If I had the strength, I would smash my head against the bars. I hope it won't go on much longer. Alois from the cage next to me died yesterday. They drank him to death. This must have irritated them because I heard them arguing in their strange language. They brought new people this morning. They could say that a supply of fresh blood arrived. They have no idea what they were in for. My only comfort is that I know already, and I won't have to live through the terror that I left the first time they came for me. I had no idea what they wanted until they pulled out their shiny instruments. I have never seen such beautiful metal. My blood glistened in a purple, silvery color in those instruments. Holy shit. Transcript of a conversation with a lower being. Ah, you're scared, I don't understand. You don't know what the fear is, sir? No, I have mastered your language, yet some concepts are beyond me. What is fear? It's a feeling that destroys every other feeling. It controls you, your head, and your heart. What do you... Holy shit. Okay, I don't want to read anymore. I will leave it for a few seconds, pause it now, and read it yourself. Holy shit. A to? Co to za plemię? Garaszan. To moje plemię. Moje i Detlafa. My zostaliśmy tutaj. Holy shit. Urocze miejsce. Co tu robią te klatki? Mówiłeś, że trzymano tu tylko jednego wampira. A tak, widzisz, moi przodkowie nie byli zbyt humanitarni. Uznali, że najlepszą karą dla Kagmara będzie dręczenie go zapachem krwi, której nie będzie mógł skosztować. Dlatego trzymali tu również ludzi. Ludzi, z których upuszczali krew. Kagmar szalał z bólu i złości, a ludzie wykrwawiali się i umierali. Potraktowali ich jak bydło. Chciałbym zaprzeczyć, cofnąć czas, ale to niemożliwe. Mogę odczuwać jedynie wstyd za moich pobratymców. Nie obwiniaj się, nie mogłeś nic zrobić. Bierzmy się do roboty. Racja. Przygotowałem przynętę. Rozłóż ją, proszę. Najlepiej przy wejściach do tuneli, wtedy zapach najskuteczniej się rozniesie.
So first, since it's a dark... ...przy wejściach do tuneli, żeby potwory szybciej wyczuły zapach. Ciarki mnie przechodzą, kiedy sobie pomyślę, skąd te tunele się tu wzięły. To była naturalna kolej rzeczy. Zapach śmierci przyciągał trupojady. What are you doing? Okay, so... Please wait. I think the cat will be really useful in this scenario. Is cat here? Yes. So... I should see a bit better around this place. And before placing the last one, should I destroy it? Before destroying the last one, I should save game. Trzy rozłożone. Została ostatnia. Myślisz, że to zadziała? Mam nadzieję. Mięso cuchnie tak, że czuć je chyba w Nowigradzie. Let's save game. So since he said scavengers, I think some necrophages will come, so it will be useful to use the necrophage oil on the sword, and it should help a bit. Przynęty rozłożone, co teraz? Wejdę do klatki, a ty mnie zgubiasz. Stop, z którego jest zrobiona, blokuje przemianę we mgłę. Wydawało mi się, że nie będziesz chciał uciekać. Będę cierpiał. Jedyne, o czym będę myślał, to żeby przestało mi boleć. Wtedy nie ręczę za swoje czyny. Uśpieszmy się. Potwory zwietrzyły przynętę. Poza tym zaczyna mi się już kręcić w głowie. Od krwi? Ktoś, kto nie przeżył wampirzego łaknienia krwi, nie wie, co to jest pragnienie. Się na jakieś hasło. Wiesz, gdybyś czuł, że już nie dajesz rady. Skurwer. Co wtedy zrobisz? Nie wiem. Uspokoję cię. Shit! Already? Regis poczuł krew. Shit. So now that's how it works. What the fuck? As well. Another flare. Ghouls. Holy shit. Holy shit. Trzymaj jeszcze. Już cię opuszczam. Holy shit. The cage will break.
I call it now, the cage will break. Musisz jeszcze wytrzymać. Za kilka godzin krew zaschnie, jej zapach nie będzie ci. Zabiorę cię stąd. Mikstura. W tym stanie nie dasz rady jej przygotować. Pomogę ci. Lepiej ci? Cóż, szczytową formą bym tego nie nazwał i zapewne nieco mi zajmie, nim dojdę do siebie, ale dziękuję, już lepiej. Nie powiedziałeś mi, że tak to będzie wyglądało. Nie ma o czym mówić. Jest o czym mówić, bo jakbym wiedział, że poddasz się takim torturom... To co byś zrobił? Znalazłbym Detlafa w inny sposób. Tyle, że ja nie chciałem żadnego innego sposobu. Nie pomyślałeś o tym? Nie, bo żadne rozumne stworzenie nie chce się narażać na taki ból. Pod tym względem niczym nie różnicie się od nas. Mówiłem ci, w ten sposób spłacam dług, rozumiesz? Wielki dług, który zaciągnąłem u Detlafa. Gdybym miał zrobić to jeszcze raz, nie zawahałbym się. Przygotowałem pogłos. Na pewno zrobiłeś wszystko wedle receptury. Nie pomieszałeś proporcji czasu ważenia. To ważne. Najmniejsza pomyłka, nawet wiedźmina, może drogo kosztować. Spokojnie. Mam trochę wprawy w ważeniu eliksirów. No dobrze. W takim razie zaczynajmy. Blind me again. Przepraszam! Ja tylko na szybko! Wepchnął się pan w kolejkę. Ależ panie hrabio, mam spotkanie. Zaraz... Proszę pana, pan był pierwszy. Proszę, pan usiądzie. Ten pan był tu pierwszy. Rusz się w tej chwili, bo pożałujesz. A, rozumiem. Nie wiedziałem, że to znajomy jaśnie pana hrabiego. I wtedy kazałem mu zejść i ustąpić miejsca, żebyś widział, jaką miał minę. Nieźle mu daliśmy popalić, prawda, Detlafie? I wtedy moja matka, proszę sobie wyobrazić, uparła się, żebyśmy kupili ten młyn. Zabawne, prawda? No,
ale przynajmniej teraz mam co opowiadać przyjaciołom. Wybacz mi. Co? Nareszcie się obudziłeś. Wierzgałeś jak jakieś zwierzę złapane w sidła. Zacząłem się obawiać, że jest po tobie. Nie było to zbyt przyjemne, ale ważne, że się udało. Co zobaczyłeś? Zamordowanie Delacroix nie przyszło Detlafowi łatwo. Wygląda na to, że się z nim zaprzyjaźnił. Mimo to go zabił, a ciało poświatował. Potem wpadł w furię i oderżnął sobie rękę, którą dokonał morderstwa. Bardzo interesujące. I zupełnie niepodobne do Detlafa. Widziałeś coś jeszcze? Widziałem sytuację, w której Delacroix bezinteresownie okazał Detlafowi sympatię. To był chyba początek ich przyjaźni. Skąd ta niepewność w twoim głosie? Bo to nie było nic wielkiego. Zwykła codzienna sytuacja, a przecież wizje miały być związane z silnymi emocjami. Widocznie w Detlafie właśnie takie emocje wywołała. Zważ proszę, że później jednak dokonał mordu na Delacroix. Zabicie kogoś, kogo darzy się sympatią, nie może obejść się bez emocji u nikogo, nawet u wampira. Widziałeś coś jeszcze? Było coś, co pojawiło się w wizji dwukrotnie. Stoisko Pucybuta. Detlaf poznał tam Delacroix i wrócił w to samo miejsce po jego zamordowaniu. Osobliwe. Kram znajdował się chyba gdzieś w portowej części miasta, a sam Pucybut zachowywał się, jakby znał Detlafa. To byłoby jeszcze bardziej osobliwe. Może warto porozmawiać z tym młodzieńcem. Choć nie spodziewałbym się rewelacji. To nasz jedyny trop. Idę pogadać z dzieciakiem. Idziesz ze mną? Dołączę później, jeśli pozwolisz. Nie czuję się jeszcze na siłach, żeby stąd wychodzić. Rozumiem. W takim razie odpoczywaj. Wrócę, jak się czegoś dowiem. Holy shit. Quest completed. So I think we could choose some side activities. Maybe go for the hunts. Let's just cancel out the cat. Then drink, restore decoctions. Was it the correct one? Let me just check. Yes, that was the correct one. So, let's just mark another quest.
Someone requests Master, find the Grandmaster Smith Lafar, so you can make use of his services. Till death. Well, I think this was that quest. Find someone who can forge Grandmaster. Let's go for this quest. So, see you at the destination. So, this is our destination. And let's talk about the Grandmaster recipes. Witaj. Wiedźmin ze szkoły Wilków tu są. O, witaj. Jestem Zdravko Fertner. Geralt z Rivii. Skąd ten entuzjazm? Masz dla mnie zlecenie? Nie chodzi o łowy na potwora, ale na pewno będziesz zainteresowany. Jestem zbrojmistrzem i od lat na próżno poszukuję arcymistrzowskich schematów zbroi wiedźmińskich. Słyszałem o nich. Wiem też, że są bardzo rzadkie. Szczęśliwie odkryłem, że ich właściciele zawędrowali w końcu do Toussaint. I wiem nawet, gdzie ich szukać. Potrzebuję tylko wspólnika, który pomoże mi je odzyskać. Skoro wiesz, gdzie są, to czemu sam ich nie odszukasz? Nie jestem typem awanturnika. Z całym szacunkiem. Zresztą, kto za mnie będzie obsługiwał klientów, jeśli wyruszę na wyprawę? Nie. Wolę to zostawić w rękach kogoś, kto się zna na takich rzeczach. Dostarcz mi schematy, a ja wykonam dla ciebie, co tylko będziesz chciał. Ciekawe. Jak to możliwe, że schematy są akurat w Toussaint? Tutaj rezydował nieżyjący już legendarny elfi mistrz płatnerstwa TNC. Wiedźmini z całego świata zjeżdżali do niego tylko po to, żeby wykonał dla nich zbroję. Słyszałem o nim. Ponoć był najlepszy. Dlatego liczył sobie słono za usługi. Wiedźmini imali się najtrudniejszych zleceń, żeby móc mu zapłacić. Niektórym się nie powiodło i zginęli, a przywiezione przez nich schematy nadal powinny leżeć tam, gdzie ich szczątki. Rozumiem pomysł na zdobycie schematów. Tylko skąd wiadomo, gdzie szukać tych szczątków? Tak się składa, że Tien Sail był moim nauczycielem. Wszystkie historie o zaginionych wiedźminach znam z pierwszej ręki. To, czego się dowiedziałem, ostatecznie zniechęciło mnie do szukania samego. Zawrzyjmy umowę. Powiem wszystko, co wiem, a ty poszukasz schematów i w zamian pozwolisz mi sporządzić ich kopię. Jak to się stało, że elfi mistrz wziął człowieka na czeladnika? Gdy byłem jeszcze smarkaczem, to pomagałem przy płatnerstwie mojemu ojcu. Mistrz Tien Sail zobaczył kiedyś moją robotę. Był pod wrażeniem, więc zaproponował, że weźmie mnie na czeladnika. Dopiero teraz rozumiem, jaki spotkał mnie zaszczyt. Wiele lat później mistrz zginął z ręki racistów. Chociaż nauczył mnie wszystkiego, to nie zdążyłem pod jego okiem przejść egzaminu i samemu zostać arcymistrzem. Dzisiaj wiem, że w tym fachu nie mam sobie równych. Jednak dopóki nie wykonam arcymistrzowskiej wiedźmińskiej zbroi, nie będę miał pewności, czy doścignąłem nauczyciela. Gdzie mam szukać tych schematów? Wiem o 5 zaginionych wiedźminach. Każdy był z innej szkoły. Wilka, gryfa, kota, niedźwiedzia oraz mantikory. Od którego mam zacząć? Holy shit, manticore? I know about the 4 from this game, and I know about the Viper School, because first 2 swords in the beginning of the game it gets from the treasure hunt, the Viper swords, and later you could get an armor, I think, during the first expansion pack, when was the quest with the auction. So
Let's go for the wolf first. Opowiedz mi o Wiedźminie ze Szkoły Wilka. Nazywał się Adon. Dobrze go pamiętam. Mistrz go polubił i pomógł mu znaleźć niebezpieczne, ale dobrze płatne zlecenie. Kilka lat temu Toussaint odwiedziła wyprawa archeologiczna z Castel Gropin. Wypytywali mojego mistrza o elfie ruiny Ternes. Mistrz zdradził im, gdzie to jest, ale przestrzegł ich przed czającym się niebezpieczeństwem i polecił im Adona jako ochroniarza. A konkretnie o jakich niebezpieczeństwach była mowa? Legenda mówi, że w podziemiach Termes krążą upiory. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale po uczonych i po Wiedźminie ślad zaginie. Czy możesz mi powiedzieć o Wiedźminie ze Szkoły Gryfa? No, to było ze 200 lat temu. Ale mój mistrz dobrze go pamiętał. Tamten Wiedźmin był dziwny. Nie był wyprany z emocji jak inni. Twierdził, że przyjął jakieś zlecenie w forcie Usar i chciał się dozbroić. Miał ze sobą schematy, wpłacił zaliczkę, ale nigdy już się nie pokazał. Ponoć pewnej nocy wyjechał z fortu, gdzie się zatrzymał i już nigdy nie wrócił. Wiadomo, gdzie się udał? Nie, ale odjechał w pośpiechu, więc może zostawił coś po sobie. Warto poszukać w Usar, mimo że teraz to już tylko ruiny. Porozmawiajmy o Wiedźminie ze Szkoły Kota. Jakiś rok temu Bartolomé de Lonai, książęcy płatnerz, poprosił mnie, bym potwierdził autentyczność wysłanego mu wiedźmińskiego schematu. Pracował nad nowym uzbrojeniem dla książęcej gwardii i jakiś wiedźmin ze Szkoły Kota chciał mu sprzedać receptury na wykonanie pełnego rynsztunku, które byłyby bardzo pomocne. I to rzeczywiście był wiedźmiński schemat? Jesteś pewien? No, ponad wszelką wątpliwość. No szkoda, że Delonaj nie pozwolił mi go skopiować. Był cały roztrzęsiony. Bał się, że Wiedźmin może go po prostu zabić dla pieniędzy. Zresztą, może miał rację. Wkrótce potem po Delonaju zaginął wszelki ślad. Poszukałbym wskazówek w jego dawnym domu, ale posiadłość popadła w ruinę i teraz jest tam zbyt niebezpiecznie. Opowiedz mi więcej o Wiedźminie ze Szkoły Niedźwiedzia. O Wiedźminie? To było krótko po tym, jak mistrz Tien Sail przyjął mnie do terminu. Pamiętam wielkiego Wiedźmina z medalionem o kształcie łba niedźwiedzia, który targował się jak przekupka. Wiedźmini z zasady nigdy nie śmierdzą groszem. Tamten też bogaty nie był. W każdym razie Wiedźmin przyjął zlecenie na wykonanie zadania w winnicy Tufo, gdzie zawalił się budynek. Obiecał dostarczyć pieniądze po wykonaniu zlecenia. Czas mijał, a niedźwiedź nie wracał. Mistrz wysłał mnie do Tufo, żebym zasięgnął języka i okazało się, że Wiedźmin przyjął zlecenie, a wkrótce potem zniknął. Tyle wiem. Szkoła Manticore. Niewiele wiem na jej temat. Choć dawno temu nosiłem wykonany tam pancerz. Mistrz twierdził, że Manticora ma swoją warownię na Dalekim Wschodzie. Jakieś 100 lat temu przybył stamtąd niejaki Merten. Zrobił na moim mistrzu złe wrażenie. Śmierdział jak krasnoludzka gorzelnia i ponoć strasznie się awanturował. Tiensei zamknął mu drzwi przed nosem i powiedział, żeby wrócił jak wytrzeźwieje. O, z pijakami gadać nie będzie. Wiedźmin jednak nigdy nie wrócił. Podobno wdał się w jakąś pijacką burdę z gwardią książęcą i został aresztowany. Więzienie Bastuan, w którym go osadzili, jest już od lat w ruinie. Ale może tam warto zacząć poszukiwania. Bywaj. Powodzenia na szlaku! Okay, so we should have like shitloads of quests, and I think a good idea will be to start a hunt
from the cat school. These manticore gear, or is the cat gear? Okay, so I will have to activate this quest. I mean that I should do the cat first, not because I really want to, but I already have the set from the New Game Plus. You know? So since I have the set already, it should be much easier. Okay, I think I came from this way. It should be much easier to... Okay, it is easier to craft the Grandmaster Cat School equipment. So let's just meet there. And we will finish this quest. And since I've already did the quests with Knights for Hire, most of the sections should be already cleaned out from enemies, so this is just a matter of visiting the place and finding the diagrams. So, as you can see, this place was already visited. There was a small group of enemies, which I already cleared out. There was a guy who was captured, and so on and so on. So now what is left is looking for the diagrams. And looking for the diagrams will be like looking for something red. This is unfortunately after the enemy. Maybe like, oh, okay, it's close. So we should look for remains of the Witcher, or the Witcher who was hiding. Okay, there is a glowing door. Okay. Diagram. So we have one already. So it's locked. Shit, get out. So now we should go to the second location, which is not that far from here. Let's hope this location will be cleared out as well. Roach, don't fuck with me. Why can't you call Roach? Okay, Roach cannot be called. I don't know what's going on. I will go on foot. So, see you there. So what? Arcaspor. So one is dumb. Anything to loot? Something should be here. Huh. I'm still looking for any possibility that the monsters will drop the mutagens, because I already had some situations, some scenarios where the monsters dropped some lesser green or whatever. It's dark, it's a cave, you should save game and maybe drink some cats.
I don't like the sound of it. Arcus Boros, Arcus Boros. So this is a quick fight. Oh, instant kill. Now you already saw something to pick up in this small area. So, Alexandra's journal. My time as a witcher is over. Can't trust the Launay, especially since he insisted limiting a bandit's 10. If anything goes smooth, I collect my coin, tell him the cash is in a piece of room. Then offer to escort him there for an additional fee. If it doesn't go smooth and someone finds these notes, notice if it was worth it. Worth killing my own, worth stealing, worth anything to escape from a miserable life on the path. Każdy Wiedźmin ma czasem ochotę rzucić fach i wyjechać gdzieś daleko. A ten postanowił to zrobić za wszelką cenę. Te schematy mają paskudną historię, ale wykorzystam je dobrze. Where should I climb? Ooh, nice jump. I don't know how did you manage that, but that's okay. So let's go for the next location, which is quite far away. Oh, this quest is finished already, so do I have all? Let me just check. So I think we have all. So let's try to meet with the... Oh shit, that's bright. Let's meet on there. Shit, where should we meet? At the armorer's place, and we'll try to craft it, or maybe I will try to buy or find the missing ingredients and have this armor ready. So, see you in a second. So, let's try to see if he has the missing ingredients. Witam! Mam nadzieję, że poszukiwania idą dobrze. Yes, I found something already. Udało mi się już co nieco znaleźć. Doskonale. Zrobię sobie kopię i dzięki temu wreszcie będę mógł zdobyć arcymistrzowskie uprawnienia. Wielkie dzięki, Wiedźminie. So let me see what you've got. Yes, he has three of them. Crafting component, infused, slice, or hide. Oh shit, that was quite expensive. So let's see for crafting now. Two items, one item. So I think I will have to meditate like 24 hours. Let's see if he will. If he will spawn the materials after 24 hours. The Hunger Game? Visit Rubenka and see how Marlene is doing. Alright, so we will do that in the next video, I think. I'll try to see if this guy has all the materials. Let me see what you've got. Wrong one, but I can switch to crafting pretty quickly. So I have boots and chest armor.
Now let's see if I can do the gauntlets. So now he still hasn't that. So I'll try to ride around. Bywaj. Powodzenia na szlaku. Ride around and not cross. Buy the missing items from other people. I will try to craft this armor. It doesn't look much different, although the beard was peeking out through the hood. So, I will try to craft all the remaining items to show you in the next video. So, I think gauntlets and trousers, and I will check if there is possibility to craft the steel sword. And we will meet in the next video. So, bye bye.